dobry. A co to za dzień dzisiaj? No nie wiem, ty mi powiedz. Nie, no ty mi powiedz. Ja o najwidoczniej wiem. Miesięcznica nasza. Ta? I na dodatek jeszcze... twoje święto. To jest to spodnie w sensie. Tak, żebyś nie zauważyła. No, ale to jest taka piękna. No, prawda? No, jest śliczna. No też mi się tak wydaje. Pierwsze co wszedłem do kwiaciarni, patrzę na tą różę i mówię, o, to no, muszę wziąć. Jest taka piękna. No. I ładnie pachnie. Tak, buziak. Kocham cię, wiesz? Ja ciebie też, Miśku. Mm. Teraz prezent dla mnie z okazji miesięcznicy. No, 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 no właśnie. Tak, jakby ktoś się nie orientował, bo w sumie trochę was przyszło ostatnio. 16 października. Listopada. 16 listopada zaczęliśmy ze sobą chodzić i po prostu to jest taka data, kiedy taka Okcia... Taka nasza tradycja. Tak, Okcia wtedy dostaje róże. I Kapi wymyślił już na samym początku tego związku, że co miesiąc tego samego dnia będzie dawać mi róże. I po jakimś czasie nagle stwierdził, że on też by chciał coś dostawać. Co mam mu kupować? Róże? No nie, no na przykład takiego rysoraczka mam takiego. Nie no, żartuję. Żartuję, ale zawsze możesz, nie wiem, jakiś obiad przygotować czy coś. Diut, wczoraj ci przygotowywałam obiad. Wczoraj? I przedwczoraj. I jeszcze spakowałam ci go do pracy, żebyś rano nie musiał sobie nic przygotowywać. Mm, dobra, dobra, nie przestajemy mówić taka o jedzeniu. Taka okrutna jestem. Przestajemy mówić o jedzeniu, bo jestem głodny, wiesz? Jemy śniadanie i ruszamy w tango. Wciągnęliśmy już jedno śniadanie, to nie jest pierwsze śniadanie. To jest śniadanie tak naprawdę drugie, bo nie wiem, 2 godziny minęły od czasu chyba śniadania naszego, nie? I właśnie pytałem się Okci, czy ruszamy w końcu w tango. No to zobaczcie na nią, ona jest jakaś taka... O jest, taka troszkę wczorajsza. Nie wiemy o co chodzi, możemy zwalić na pogodę. W każdym razie czekamy aż ten ktoś się pomaluje, bo no niestety z racji takiej, że jest dzisiaj miesięcznica, musisz wyglądać, przykro mi. Nie chce mi się ruszyć po prostu, nie wiem, jestem taka jakaś zmęczona, czuję takie zmęczenie w sobie i tak zwalę to na pogodę. Nie wiem, ubieraj się, maluj się, to najważniejsze, najpierw maluj się, potem się ubieraj i idziemy coś zrobić. Na przykład możemy pójść na kawę, co na to? My nie pijemy kawy. Wiem, ale... Możemy iść na kawę. Oglądałem przed chwilą właśnie, coś tam odpaliłem sobie na necie i coś tam było o kawie, więc możemy iść na kawę. Możemy iść na herbatę. Dobra, namówiłaś mnie. Dobra, już wyglądam trochę bardziej jak człowiek, mniej jak zombie. Zgadzam się. Wyszliśmy właśnie, żeby pójść w jakieś miejsce, świętować naszą miesięcznicę i moje imieniny. Nie wiemy gdzie, nie wiemy co, ale jest tak okropna pogoda, więc na szczęście nie pada, ale strasznie wieje. Już nas tak to irytuje, bo jedyne jak można spędzać czas to w jakimś pomieszczeniu. Tak, szczególnie, że nie mamy auta, to też nam utrudnia to, że nie możemy się szybko przetransportować gdzieś. No, nie mamy auta już od dłuższego czasu, ale niedługo mamy nadzieję, że wróci, więc było ogólnie dzisiaj. Przeczytałem jakiś komentarz gdzieś, nawet nie wiem pod jakim pytaniem, dlaczego nie jeździmy tramwajami. No tak się składa, że jeździmy. Tu z naszej lewej, z waszej prawej strony widzicie dowód, że faktycznie jeździmy tramwajami. A my ostatecznie trafiliśmy do ulubionego centrum handlowego Okci, które zwie się... Tak, do posrani. Będziemy chodzić, właściwie nie wiem co. Chcemy się pić, więc kupimy coś do picia. Może usiądziemy w Starbucksie na chwilę, bo dzisiaj jest święto Okci, więc no... Raz na jakiś i czas nasze, można. Nasze też. No tak, i jakby nie patrzeć, nasze też. No i nie wiem co, no pewnie po ciuchach będziemy łazić. Trafiliśmy do Etno Cafe i mamy takie skarby. Mamy torcik na spółę, co prawda, bo Kapi mówi, że jest na diecie, więc jest na pół. Nie powiedziałem ani razu, że jestem na diecie od dłuższego czasu i dzisiaj na pewno tego też nie powiedziałem, tylko po prostu mi się nie chce. Jasne. Ale jak już przyszedłem, Kapi ma taką mrożoną herbatkę, wygląda tak pięknie. Tutaj są chyba jakieś jadalne kwiatki, takie suszone. Nie wiem, na pewno nie będę ich jadł. Ale wygląda ekstra. Wygląda spoko, no. A ja mam zieloną herbatkę z mango, muszę sobie ją zaparzyć. Więc zajadamy się, cykamy focie na Insta, bo już dawno nic nie wrzuciliśmy. O właśnie, i atakujemy sklepy, nie mogę się doczekać, aż wejdziemy znowu do jakiegoś Pull & Bear'a. Cudownie. Kapi zjadł ostatni kawałek ciasta. Myślałam, że mi go podaruje, ale nie. No bo... nie tłumacz się, dobra? Nigdy nie oferujcie komuś. Chciałbyś? No to wiadomo, żebym chciał, no i jadłem. A ja myślałam, że będzie romantycznie. Nie, ty sobie zjedz. Mm-mm. Nie, z nim takie numery. Nie, dobra, powiedz mi, gdzie teraz idziemy. Byliśmy już w jednym sklepie.
Zrobiliśmy kółko i wyszliśmy na szczęście. Nie wiem co idzie. Nie mamy dzisiaj w ogóle planu, nic nam się nie chce, a jednocześnie nie chce nam się siedzieć w domu. Więc poprawiasz moją rękę, bo aż tak ci wygodnie. Więc będziemy się po prostu kręcić. Tak, chyba tak to będzie wyglądało, no. Nawet tego nie komentuję. No właśnie. Przygotowywałem tutaj ostrość i już miałem mówić, że już mamy plan. Weszliśmy do ulubionego sklepu Oksi, jakby ktoś nie wiedział, New Look to jest Oksi ulubiony sklep, zawsze tutaj coś znajdzie i zawsze wychodzi zadowolona. I zawsze są przyceny, więc... Nie zawsze wychodzi zadowolona. Dobra, dobra, no i więc szukamy teraz jakichś rzeczy świetnych. Oki, jesteśmy w przemierzalni. Jezu, szukałem tego wyrazu, zgubiłem go przez chwilę. Okcia jak zwykle musi sobie wziąć kolejny szary swetr. I Kapi właśnie wykrakał, bo powiedział, że zawsze wychodzę zadowolona i to jest nieprawda, bo to jest jedyna rzecz, którą znalazłam mniej więcej w moim rozmiarze, bo to rozmiar M, a ja mam już SXS, M-ki tylko wtedy, kiedy chcę, żeby coś było po prostu większe, a tak to były same duże rozmiary i jak mam być zadowolona? No normalnie, bo jak to weźmiesz, to już będziesz coś miała. Ale raczej tego nie wezmę, chciałam coś przymierzyć w końcu. No mam nadzieję, że tego nie weźmiesz, bo chciałbym ci przypomnieć, że nie masz w ogóle miejsca na jakiekolwiek rzeczy w szafie. Większość, no nie większość, ale pewna część twoich rzeczy jest zawsze poza szafą, bo nie mieści się do tej szafy. To usunę z niej twoje rzeczy. A, żebym ja ciebie nie usunął z domu zaraz. Kolejny sklepik i przychodzimy do was z pytaniem, czy Akcja powinna kupić to sobie na lato. A weź ten, obróć głową w lewo, prawo. No właśnie, czy powinna? Ale przynajmniej osłania cię od słońca. Całą ciebie nawet, bym powiedział. Jeszcze jakbym sobie to przecięła, to przy... Tak w namiocie było. No, no, taki kokon, nie? Trafiliśmy do Pasibusa. Tak, to jest coś nowego u nas w Poznaniu. Robią tutaj burgery, dużo słyszałem na temat, tak... Jak sobie oglądałem różne filmiki burgerowe na YouTubie i tak dalej. Kapi jest fanem takich filmów. Tak. Mówili, że to są dobre burgery, więc jak zobaczyłem, że tutaj w Poznaniu otworzyli, od razu tutaj zaatakowaliśmy. Okcia, zresztą zaraz zobaczycie, jak go znaleźliśmy, jakiego sobie wybraliśmy, więc oczekujcie nie. Dobra, przy tych gangsterskich rytmach pokazujemy wam, co mamy. Okcia ma jakiegoś, no jakiegoś takiego, wiecie. Ale dobre frytki. No, dobre frytki. Ja za to wziąłem sobie, nazywa się bodajże Red Hot, nie jestem pewien, ale jest to najostrzejsza wersja w Pasibusie, więc no zaraz chyba przekonamy się, czy wypali mnie. Jazda. Czy wypali mnie później. Jazda wariaty. Okcia się wgryzła, ale powiem ci, że pomachaj trochę głową. Idealnie pasować do tego rytmu. Jakbyś to jak nawet nie pilnowałaś tego, tylko właśnie tak wiesz. To wtedy idealnie to było. Dobry? Dobra, teraz pozwolicie, że ja się zacznę krztusić ostrością. Dawaj, gościu. O ty, jest konkret. Powiedz, to jest ta, habanero, nie? Habanero są czerwone? A, habanero, jalapeno, no. No, dawaj. Co mam powiedzieć? Czy jest naprawdę ostre, czy tylko udaje? No wgryzaj się, nie ma czasu. No jestem zestresowany, zawsze przed takim się zestresowany, dobra. No powiem wam tak, pierwszy gryz, jak to się mówi, nierwie. A jeżeli to jest najostrzejsza opcja, to jadłem ostrzejszą. No. Ale zobaczymy później, nie? Tak. Bo ogólnie ja teraz powiem, że na razie nic nie czuję. A starałem się ugryźć z papryką, więc zobaczymy później. Dobra, najwyższy czas uciekać do domu, jakby ktoś się zastanawiał, czy faktycznie było ostre, czy nie. To nie było, ogólnie jest lajtowo, ale dobre ale mają burgery. Był i smakował. Tak, mają dobre burgery, więc... Tylko nie ostre. Według Kapiego, ja nie spróbowałam. Ogólnie mają dobre, ale nie ostre, więc zapraszamy. A my lecimy teraz na chawirkę. 3 days later. No i standardowo zapomnieliśmy się pożegnać. Robię to jakieś, nie wiem... 3 dni po tym, jak nagrywaliśmy tego vloga. Wiem, że nie wyszedł za długi. Ostatnio dużo osób mówi, że lubi długie vlogi, ale z drugiej strony to będzie vlog dla tych, którzy lubią krótkie vlogi. Ale chciałam tylko powiedzieć, że czasami nie mamy po prostu takiego wyczucia i w tym vlogu wydawało mi się, że właśnie będzie dłuższy, a okazał się być no, dosyć krótki, dlatego no, wybaczcie albo you're welcome. Bo nie wiem, czy komuś będzie się to podobać. Niestety jestem zmuszona żegnać się sama, ponieważ Kapi aktualnie jest na siłowni, także zanim jeszcze się pożegnam, chciałabym przywitać
razem z Kapim, ale osobno, wszystkie nowe osoby, bo dokładnie wczoraj wieczorem wybiło nam 20 tysięcy subskrypcji. What? Dla nas jest po prostu to ogromny szok, szczególnie w tak krótkim czasie. Ale tak, dziękujemy, witamy wszystkich, mamy nadzieję, że podoba wam się u nas i oczywiście naszych starych widzów też pozdrawiamy i też witamy i też mamy nadzieję, że wam się podoba. Więc dziękujemy za oglądanie tego vloga, zostawcie łapkę w górę, jeżeli się podobało. Jeżeli nie, to możecie zostawić łapkę w dół, ale w sumie po co? Komentarz, bo będzie nam fajnie, miło poczytać i chętnie poodpowiadamy. Także do zobaczenia w następnym vlogu. Pa, pa! Days and trains and cars, I walk to you if I have no other way. Nie znam tej piosenki. I promise I'll wait for that. Tak widzę.